Cześć, witam was serdecznie w kolejnej epickiej bitwie. Dzisiejszym bohaterem jest przebojowy na E25. E25, czyli legendarna pchełka, która potrafi bardzo, bardzo wiele i zobaczymy sobie naprawdę, no, zacny wyciąg. Mapka to oczywiście Westfield, także bardzo dobra dla tej maszyny. Bardzo dobra pod wyciągi właśnie dla czołgów z dobrym zasięgiem widzenia, z dobrym kamuflażem, z dobrą mobilnością. Tutaj naprawdę można popróbować. Ta bitewka naprawdę będzie dość gruba, jeśli chodzi o osiągnięcia. I ciekawa. Oczywiście E25 to jest niszczyciel, którego, no, głównym atutem jest niesamowita szybkostrzelność, kamuflaż, mobilność, także tutaj nasz kolega zagra bardzo klasycznie, jeśli chodzi o właśnie te dekowanie, czyli trzymając wrogów jak najbardziej na dystans, klepiąc co się da z odległości, a przybity do muru, wiadomo, trzeba kombinować i starać się właśnie tą mobilnością znów oddalić się od wroga i próbować go klepać z dalszej odległości. Spróbujmy zatem obejrzeć razem tą bitewkę. Na razie spokojnie, krzak, czekamy, aż nasze medy coś wyspotują. Mamy spota T-44, spójrzmy się zatem na amunicję. Było 60 pocisków, apeki to 150 przebicia i 135 uszkodzeń, apcery przebicia 194. Hajeków nasz bohater oczywiście nie wozi, także penetracji nie ma na apeku jakiejś niesamowitej wartości, natomiast na papierze jest nisko, a w rzeczywistości można tym spokojnie poprzebijać, a w razie co, tak jak teraz, mam prawie 500 metrów, więc te apeki sporo tracą z odległości. Na cele twardsze mamy w razie co apcerów, podział amunicji był pół na pół, także będzie z czego wybierać, aczkolwiek E25 przeładowuje tak bardzo szybko, że wypstrykanie się z amunicji nie stanowi wielkiego problem. 3 do 2, na razie troszkę postrzelaliśmy, troszkę pospotowaliśmy. Spokojnie, nasz bohater nie szarpie. Czeka, co zrobi drużyna przeciwna, czeka, co zrobi sojusznik. T-44 na razie na biciu nie jest. Można by pokusić się na zjazd na tego MX-375, ale wówczas klepałyby nasze medy, znaczy klepałby nas medy z zielonego. Także nasz bohater spokojnie, bez ryzyka. Wie, że T-43, BIS oraz Centurion mają być na tego 1375. Dziwi mnie, że do tej pory on cały czas żyje. Centurion pojechał do przodu, zamiast skupić się na tym lajcie. T-34-85 również tutaj gdzieś jest na dole. AMX-375 pojechał, no, bardzo na jolo, bardzo głęboko. To jest pewna śmierć. Nawet jak coś wyspotuje, to już nie wróci z tej samobójczej misji. T-44 nadal, nie mamy go na biciu, 4 do 2. Na razie nasz skromniutki dorobek, 413 uszkodzeń, 294 po spocie, 4 do 4, pada nam Mordor, tam czołgi ciężkie, mocno się przebijają, będzie tam naprawdę spory problem, 4 do 5, widać, że tam za chwilę to wszystko siądzie. SUS-152, troszkę może udać się pomóc sojusznikom, kilka chociaż strzałów, tak jest, mamy kilka tych strzałów, o których mówiłem, SU jeszcze troszkę dostał. Strzał teraz w BIS-a, no i spotuje nas jak pancer 4, który jest za naszymi praktycznie plecami, 5 do 8, strzelam za 228, pozycja spalona 5 do 9 i to, co mówiłem wcześniej, nasz bohater próbuje trzymać się jak najdalej od wrogów, tak żeby wykorzystać zasięg widzenia, kamuflaż i świetną armatę. 5 do 10. Nasza mordownia złożyła się jak domek z kart. Tam jest bardzo, bardzo dużo czołgów. 5 do 11. I teraz efekt po prostu domina. Skoro tam siadło, za chwilę zacznie siadać wszystko. I zobaczcie, co się dzieje. 6 do 11. Jesteśmy z T-43, P-43 i M-44. Także same czwórki oraz E-25. To my stajemy w krzaku. I teraz spójrzmy, co się będzie działo, bo zaczyna się robić w tej bitewce ciekawie. SU-101 trafienie, kolejne trafienie, pierwszy frag dopiero w tej bitewce, pierwszy frag, a mamy już 7 do 12, 3 na 7, 2, 4, 6, nawet 8, 6 na 8, zjeżdża ten Carnarvon, ginie teraz nasz sojusznik, teraz mamy sytuację 2 na 7,
Zobaczcie, zjeżdżają wszyscy jednocześnie. To, że się nie świecimy, to jest jakiś cud. To jest kamuflaż tego niesamowitego brzdąca. Wykończony kolejny czołg, 9 do 13. To, że oni zjeżdżają, to bardzo dobrze, bo będzie z nich świetne bicie. Ginie teraz Arta, jesteśmy sami na 7 czołgów wroga, jak dobrze liczę. KW-2 również zjeżdża, także bardzo dobrze, że oni zjeżdżają. Tylko problem jest taki, że zjeżdżają wszyscy naraz i nie wiadomo, w kogo strzelać. Pełny KW-3. Tak, amunicji robi się coraz mniej. Jedzie karnawał, naprawdę bliskie 100 metrów, 103 metry, 99 metrów. Karnawał wykończony, naprawdę nie wiem, jakim cudem nasz bohater się nie świeci. Stoi w krzaku, klepie, KW-2R patrzy i jest spot. I teraz prawdopodobnie mamy koniec bitwy, wyspotowany, wszyscy nas patrzą. Nie trafia Arta, trafia Fałka. Sytuacja standardowa. Dostaje pełno wrogów, dostajemy spota, kończy się to zazwyczaj garażem. Wrogowie nie trafiają, dużo szczęścia, cały czas kapują. Dużo się tutaj dzieje, zobaczcie, jak mało HP, 245 HP kontra ponad 2000. Wydojony KW-2R, który nie ma zasięgu widzenia kompletnie, ale próbował, zjeżdża pełny KW-3. Ten stanowi problem pod względem ilości po prostu HP. A amunicji mamy niewiele, 22 pociski, 4 wrogów. Jest blisko, wszystko jest blisko. Naprawdę KW-3 jest niezwykle blisko nas. Zobaczcie, jak niesamowity kamuflaż ma E-25. Teraz chyba będzie przebojowy. Cofał się troszkę bardziej, żeby właśnie trzymać dystans między sobą a wrogami. Na naszym koncie 2500 uszkodzeń, troszkę z asysty, 4 fragi. Pojawia się jak panter, który nas zaflankował. Odbił się na szczęście, a mogłoby być naprawdę nieciekawie. Mógłby nas zdjąć tym strzałem, także szczęście również jest potrzebne. Strzelał z Golda, dingnął się jakimś cudem od naszego tyłka. Trafia Arta, zostaje nam 111 HP, wróg ma prawie 2000. Dwóch na kapie, także chłopaki kapują szybko, kapują skutecznie. Próbują wygrać tą bitewkę przez kapowanie, no ale mówmy się, co KW-3 może zrobić przeciwko E-25 na tej mapie? No raczej go nie doścignie, raczej go nie wyspotuje. Także wywiera presję kapa razem z Fałką. Fałka nam się tutaj zaświeca, będzie krzaczek, tak mówiłem, Westfield jest świetną mapą do wyciągu właśnie przez tą ilość krzaków, mamy dekap, dwa skuteczne strzały i zostaje nam KW-3 na kapie, pełny KW-3, na naszym koncie 6 fragów, jak sobie z nim poradzić? No, pojedynek dosyć trudny, pełny KW-3 kontra E-25, zostaje nam 19 pocisków, a ten ma... Grubo ponad 1000 HP, 1400, plus jeszcze Arta, także z tą amunicją naprawdę będzie się działo dosyć interesująco. KW-3, no skontowany akurat, próba po włazie, nie udaje się, 30 sekund do końca. Nie, pociski się kurczą, tutaj można by jeszcze po prostu się pokusić o strzał w gąska, by zdekapować, zyskać trochę na czasie, także tego przebojowy nie zrobił. Myślę, że byłoby to bardzo wskazane, szczególnie gdy czasu jest tak mało. Próba teraz manewru, jest KW-3, strzał, dekap, strzał i gąska i dekap, i gąska i dekap, znika nam KW-3, ale znowu odjęcie bazy i teraz już wie nasz bohater, że to był doskonały pomysł, żeby tak właśnie zrobić. Pompuje bezradnego, niewidzialnego KW-3. On nas nie widzi, nie strzela w ciemno, a myślę, że mógłby się na to pokusić, ale cały czas z tego uszkodzenia dekapuje i zobaczcie, jak wykończył praktycznie pełnego KW-3 w ciemno. No, muszę przyznać, dobre to było zagranie, bardzo, bardzo skuteczne. Myślę, że jedyne, co mógł zrobić KW-3, to strzelić w ciemno, a wiedział, skąd dostaje. Niszczenie płotków trzeba ostrożnie, niektóre arty są bardzo przebiegłe i oglądają mapę satelity. Także na naszym koncie 7 fragów, widocznych uszkodzeń 3000, ale wiadomo, że jest tego znacznie, znacznie więcej. Sam na 7 jest szansa na wyciąg. Ostatni problem tu Hummel. Jego 300 HP problemu wielkiego nie stanowi. Natomiast jego armata, splash oraz możliwość zabicia nas jednym strzałem, to już niestety... No, sprawiłoby wiele przykrości, gdyby nie udało się wyciągnąć takiej bitewki. Spójrzmy, zostaje ponad 5 minut czasu, bardzo dużo. 6 pocisków do końca, także starczy. Powinno wystarczyć. Dużo strzelania w tej bitewce, dużo jeżdżenia.
dużo wyciągania za uszy. Spójrzmy, co będzie z tym Hummelkiem, czy uda się to wygrać. No on pewnie właśnie jest gdzieś tutaj, w tym dole. Jest Hummelek. Teraz tylko spokojnie. Jeden strzał. Drugi strzał. Jest spot. Hummel przestrzelił okropnie. Teraz strzał w ziemię. Już wiemy, co będzie. Będzie tak zwany Fadin, którego ja uważam za udawanego, ale wpada ten Fadin. Spójrzmy zatem na wyniki końcowe. Ale trzeba przyznać, że z dużym spokojem zrobił nasz bohater. Także mamy oczywiście odznakę mistrzowską. No tutaj nic innego się nie mogło wydarzyć. Mamy ten medal Fadina, bardziej cenny medal Koobanowa, zasłużony, nieudawany, zdecydowanie bardzo porządny wyciąg medal Radleya Waltersa, obrońca, duży kaliber i specjalista. 4715 uszkodzeń, także naprawdę ładny wynik, 8 fragów dało równiutkie 1700 bazowego expa. 60 strzałów oddanych, 49 trafień, 38 przebić, powyżej 300 metrów to tylko 1400, także wydawało się, że będzie tego więcej, ale jednak ten dekapy były z dużo bliższej odległości. 300 po asyście, 100 punktów obrony bazy bądź znacznie więcej i ponad 3,5 km przejechane. Zarobek oczywiście nieistotny w takiej bitewce, ale odnotowujemy 12 tysięcy na plusie. Natomiast bitewka zdecydowanie naprawdę soczysta, z dobrym wyciągiem. No, wydawało się, że będzie trudno, ale udało się, sam na 7. Wykorzystał atuty niezwykłej pchełki. Zagrał mądrze, jest wyciąg, gratulacje. A wam dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się, hejka.